Asia, siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić piórnik z filcu. Film ten przygotowałam na prośbę widzów. Do wykonania piórnika potrzebuję nitki, filc, nożyczki, cekiny, mazak, rzep i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw z filcu wycinam kształt piórnika wraz z klapką do zamknięcia. Ucinam kawałek rzepu. Jedną część przyszywam do piórnika, a drugą do klapki. Następnie z innego koloru filcu ucinam kawałek, z którego zrobię kieszonkę. Zszywam filc, tworząc dół piórnika. W taki sam sposób łączę też boki piórnika. Z filcu wycinam dwa kwiatki. Mniejszy i większy oraz środek. Łączę je za pomocą kleju. Przyklejam do klapki. Na koniec na kieszonce przyklejam kilka cekinów. I gotowe! Możecie oczywiście zrobić piórniki z innym motywem, na przykład zwierzęcym czy roślinnym. Piórnik możecie wykorzystać do przechowywania kredek, długopisów, nożyczek. Kieszonka sprawdzi się jako schowek na mały notesik. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!